Jestem koordynatorką wspomnianego programu, a dziś wystąpię w roli moderatora. W roli prowadzącego zaś wystąpi profesor Stanisław Czachorowski. Już w tym momencie bardzo dziękuję mu za zachęci do naszego spotkania. Zanim przekażę dowodzenie, kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już Państwo z niego korzystają. Bardzo się cieszę, to znaczy, że nas widać i słychać. Mogą Państwo z niego korzystać, żeby zadawać pytania prowadzącemu, odpowiadać na pytania prowadzącego, bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi znać. Ja postaram się pomóc już gdzieś w indywidualnych rozmowach. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania. To nasze ostatnie webinarium w tym roku szkolnym, także mam nadzieję, że do zobaczenia. Do usłyszenia, jeżeli możemy tak powiedzieć, w przyszłym roku szkolnym. Dzień dobry Państwu. Widzę, że jedna osoba jest z Ełku. Bardzo bym prosił, jeśli możecie, aha, to muszę udostępnić współdziel, zaznaczenia swoim pisaczkiem. O, tu chyba jest taki pisaczek. Skąd Państwo jesteście? Ja jestem z Olsztyna. Pogoda jest piękna, zbliża się koniec roku. Państwo najpewniej siedzicie przy świadectwach i kończeniu pracy. Ogromnie jest mi miło, że w takim gorącym czasie Państwo zechcieliście posłuchać o bajki, o bajce Kami Shibai. Za chwilę opowiem. Ku mojemu zaskoczeniu widzę całą Polskę. Coś tu brzęczy. Dobrze. Będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć o mojej przygodzie z bajką Kami Shibai i drobnych pomysłach na zajęcia przyrodnicze. Ta forma jest dla mnie trudna, troszeczkę czuję się stremowany, bo Państwo macie zapewne większe doświadczenie w pracy z dziećmi, z młodzieżą. Ładniej czytacie im bajki, ale postaram się opowiedzieć o moich doświadczeniach i o zbliżających się wakacjach, o tym za chwilę. Postaram się śledzić, to Państwo będziecie pisali w czacie, jeżeli nie, to potem jeszcze sobie przejrzę i spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Tak jak mówią w telewizji albo na ulicy, nauczyciele mają bardzo długie wakacje. To oczywiście nie zupełnie jest prawda, ale ja będę chciał Państwa namówić na to, żebyście malowali w czasie wakacji, no tak na kartonie, w większym formacie, w bloku rysunkowym. Coś tam namalowali, narysowali w formie wypoczynku, ale nie tylko wypoczynku. Będę chciał Państwu opowiedzieć o samej technice Kami Shibai. Nie wiem, czy Państwo już się z tą formą opowiadania bajek z ilustracjami spotkaliście, czy próbujecie. Będę wdzięczny za Państwa doświadczenie i sugestie. Troszeczkę opowiem o samej technice, jak to można wykorzystać. Opowiem Państwu bajkę o cytrynku latolistku. Żeby nie było tylko o samej technice, wskażę Państwu, a może czerwona będzie bardziej po nauczycielsku, pewne uwarunkowania cywilizacyjne, dlaczego taka forma opowiadania może być ciekawa, ważna, przydatna, mimo tych zmian cywilizacyjnych. Jeśli nam starczy czasu i Państwo zechcecie, to opowiem jeszcze drugą bajką, tym razem o żabie moczarowej. Tak jak wspomniałem, macie Państwo koniec roku, urwanie głowy, wypisywanie świadectw, kończenia różnych tam projektów, ale tym razem od Państwa oczekuję jedynie wypoczynku, żebyście wygodnie usiedli, jeśli macie kawę, herbatę, bo taka forma również jest możliwa w domowych pieleszach, to spokojnie z tego skorzystajcie, a ja będę Państwu opowiadał. Ale na początek może pytanie. Widzicie Państwo tutaj zwierzę namalowane, a proszę mi powiedzieć, jaki to gatunek owada? Co to jest? Możliwie dokładnie. Czy potraficie Państwo rozpoznać tego owada? Jeśli nie, to też napiszcie, a jeśli tak, to również napiszcie. No motyl na pewno, to już wiemy, coś bliżej.
Ćma, no to motyl nocny, no już bliżej, no możemy tak zawęzić. Ale proszę się nie martwić, ja też nie pamiętam, co to jest za gatunek, to jest jakaś pewno niedźwiedziówka, a pokazuję Państwu dlatego, żebyście zaakceptowali to, że czegoś się nie wie. Przyroda wokół nas naprawdę jest bardzo bogata, gatunków jest przynajmniej owadów w Polsce 20 kilka tysięcy. Nie jest się w stanie tego zapamiętać, ale ta niewiedza jest dla nas pewnym atutem, bo jeśli nie wiemy, to możemy być zaciekawieni, co to jest, szukać i odkrywać. Tym, co jest niezwykle ważne, to to, żeby nauczyciel również był zaciekawiony. Jeśli Państwo uczycie w klasach młodszych 1-3, to ile razy przez te długie lata pracy można być zafascynowanym wprowadzaniem literki O, czy dodawania w przekroczenie progu dziesiątkowego, jeśli dobrze mówię. Można się wypalić zawodowo. Zajęcia przyrodnicze, no bo Państwo możecie obawiać się, wyjścia w teren na podwórko, tam jest wszystko nieprzewidywalne, nie wiadomo, co się można spotkać, a dzieci zapytają, a co to jest? No to możemy wspólnie tego poszukać, odkrywać i to jest przyjemne, na tym będę chciał się skupić. Zatem jeśli czegoś nie wiemy, to bardzo dobrze, bo możemy się czegoś dowiedzieć, ciekawość motywuje i jest pewnym takim elementem bardzo potrzebnym. Kami Shibai to opowieść za pomocą ilustracji, wywodzi się z Japonii, z okresu średniowiecza, wymyślili to buddyjscy mnisi. Ale tu jest jeszcze inne pytanie. Dlaczego w ogóle ludzie jako tacy lubimy opowieści długie i krótkie? Nawet opowiadanie dowcipu jest jakąś formą angażowania towarzyskiego i lubimy z jednej strony słuchać, z drugiej strony lubimy opowiadać. Kami Shibai jest jedną z takich form. Do Europy dotarła niedawno i kiedy we wrześniu ubiegłego roku miałem zajęcia dla Japończyków, dla studentów biologii, wykorzystałem również bajkę Kami Shibai o żabie moczarowej, żeby, bo to zajęcia dotyczyły hydrobiologii, byli zaskoczeni tym, a skąd wy w Europie znacie Kami Shibai? Zaskoczeni byli tym, że dotarło to do Europy i w tej chwili przeżywa renesans nie tylko w szkole, ale i również w bibliotekach. To jest. Składa się z ilustracji pokazywanych, czyli co najmniej kilku, kilkunastu ilustracji w takiej drewnianej skrzyneczce. Czasami dzieciom mówię, że jest to drewniany komputer, wzbudza to zainteresowanie. Pewna forma obramowania w formie tej skrzyneczki jest jak w teatrze, tak jak mini scena, taki teatrzyk kukiełkowy. Ja pamiętam z własnego dzieciństwa, w szkole również coś takiego się bawiliśmy, albo w domu. Nieco izoluje, czyli opowiadający czy nauczyciel jest nieco z tyłu, na pierwszy plan wychodzą te ilustracje, ale czytanie byłoby kłopotliwe. Z drugiej strony jest na ogół tekst, jest tekst ilustracji, którą akurat widać. Jeszcze widzimy pomoc w postaci miniaturki, obrazka, który znajduje się, który akurat dzieci w tym momencie widzą, czyli mamy ściągę, czytamy książkę, ale w jakimś stopniu twarzą do dzieci, tworząc malutki teatr, małe przedstawienie. Ja niestety jeszcze nie umiem dobrze czytać takich bajek. Tu wydaje mi się, że pewne treningi, doświadczenie, zwłaszcza Państwa, bo na pewno często czytacie dzieciom bajki, jest dużym ułatwieniem. Nie zawsze uda się przeczytać, ale to za chwilę o tym jeszcze powiem. Jak zrobić sobie takie skrzyneczkę, ona się chyba butaj nazywa, powiem dopiero od niedawna. Mogą być same ilustracje, bo kłopotem dla szkoły może być zakupienie skrzyneczki, można kupić w internecie czy z wydawnictwa lub sobie samemu zrobić, takie również widziałem, ale mogą być same ilustracje w bloku rysunkowym, lepiej na bloku technicznym, bo są nieco sztywniejsze, wystarczy je pomalować, ułożyć w sekwencję, napisać z tyłu tekst i to musi być w takiej kolejności, że nie na tej samej karcie, tylko na tej, która jest akurat z tyłu, więc kolejność się już potem nie zmieni.
Można oczywiście kupić gotowe zestawy, ale nie wszystkie szkoły mają na to pieniądze i to jest pewien problem, a trudno obarczać, żeby nauczyciele również i to z własnej kieszeni kupowali, bo jak szkoła jest długa i szeroka, tak w większości nauczyciele finansują czy współfinansują edukację, dokupując własne materiały. Tu nie zawsze do tego bym namawiał. Można opracować samemu albo gotową bajkę, albo gotową treść. Ja o przyrodniczych za chwilę powiem. Koleżanka z przedszkola powiedziała, że dobrym rozwiązaniem byłoby polakierowanie takich rysunków, jeśli używam je ręcznie, dlatego że się zużywają. Jeśli już raz Państwo się napracujecie, namówicie kogoś do współpracy albo sami pomalujecie takie obrazki, to warto je polakierować, są trwalsze, na wiele lat posłużą. Warto to narysować lub namalować na sztywnym kartonie, czyli na bloku technicznym tego większego formatu, nie zginają się, są łatwiejsze do wykonania, ale można również narysować, to za chwilę Państwu również pokażę, jeśli z rysowaniem czy z malowaniem jest kłopot, to można sobie narysować tym notowaniem wizualnym. Pojawia się oczywiście pytanie, przygotowanie czy namalowanie kilkunastu ilustracji do jednego opowieści jest czasochłonne. Na jeden raz to byłoby trudne, chyba że jest to niezwykle ważne wydarzenie typu awans zawodowy, ale ponieważ te opowieści można wielokrotnie, zwłaszcza w szkole, wykorzystywać, także nie jest to praca jednorazowa, raczej będzie element na wiele lat. Są oczywiście wydawnictwa oferujące gotowe zestawy, czyli wielki dziurę dyrektorowi w szkole czy samorządowi, ażeby takie zestawy kupił, bo jest niestety łatwiej. No, na pewno nauczyciele są kreatywni i wiele rzeczy muszą robić samodzielnie, natomiast no przynajmniej od czasu do czasu szkoła czy państwo mogłoby zainwestować w nasze pomoce dydaktyczne. Zanim opowiem Państwu bajkę o cytrynku latolistku, to jeszcze kilka słów o motylach. Na ekranie widzicie dwa gatunki czerwończyka, czerwończyka żarka i czerwończyka nieparka. Są to z grupy modraszkowatych z rodziny. Dość ciekawe motyle, no tak jak wszystkie fruwają z kwiatka na kwiatek, ale larwy narażone są na niebezpieczeństwo na przykład zjedzenia przez mrówki. Otóż wydzielają takie swoiste zapachy, feromony. Mrówka spotykając taką larwę traktuje nie jako pożywienie, tylko jako coś neutralnego, przyjaznego, jako swoją siostrę, przechodzi obok. Ale jeszcze inne gatunki modraszków są na tyle ewolucyjnie cwane, mówiąc przenośni, że te feromony są na tyle oszukańcze, że mrówka myśli, mimo że larwa jest od niej większa, że to jest larwa mrówki, która wypadła z mrowiska. Cóż trzeba zrobić? Szybko ją zabrać, zanieść do mrowiska. W ten sposób gąsienica motyla dostaje, oszukując zapachem, dostaje ochronę, a niektóre gatunki modraszków są na tyle wredne, że zaniesione do mrowiska jeszcze zjadają mrówką ich larwy, czyli niejako są pasożytami. Możemy mówić, że są w jakimś tym stopniu drapieżne. Zwróćcie Państwo uwagę na te motyle. Tu przed chwilą mówiłem o gąsienicach, a tutaj jest dorosły motyl, mieniak tęczowiec. Cóż on robi na tej jaszczurce? Zagryzł ją. To jest akurat padlina. Może Państwu wydawać się zaskakujące, co motyle robią i dlaczego spijają rozkładającą się padlinę. Tego być może nie wiedzieliście. I częściej Państwa zaskoczę takimi faktami przyrodniczymi, tym lepiej, bo być może zaciekawi to Państwa do samodzielnych poszukiwań razem z dziećmi, odkrywania tego niezwykłego świata. Tu być może apetyczne, to rusałki, pokrzywniki. To już myślę, że Państwo rozpoznajecie, co to jest, to są odchody. Cóż te motyle tam robią? Spijają soki czy płyny bogate w azot. Tutaj jest to pokarm, można powiedzieć, bardzo energetyczny, bardzo odżywczy, więc to jest druga twarz motyli. Nieco inaczej przedstawiają się naszym oczom. I takie również one bywają, tego być może Państwo nie widzieliście. Dzieci na pewno
tego nie wiedzą. Można ich tym zaskoczyć, jeśli coś takiego spotkacie. To akurat zdjęcie wykorzystane na wykładzie z studentami pedagogiki, bo można powiedzieć, że biolog, tak jak ja teraz, cóż biolog robi i dlaczego opowiada pedagogom w szkole o tym, co robi i o takich dziwnych technikach. Wydaje mi się, że dydaktyka akademicka jest w pewnym stopniu zapóźniona w stosunku do dydaktyki, do tego, co Państwo robicie. Śmielej eksperymentujecie, szybciej uczycie się nowych technik. My tam w murach uniwersyteckich, kiedy młodzież jest o wiele bardziej spokojna, bardziej kulturalna, bo to dzieci są z emocjami bardziej szczere, nie trzymają swoich emocji, wszystko pokazują, studenci niekoniecznie, a zatem o wiele bardziej jesteśmy zacofani, stąd poszukując inspiracji do tego, jak pracować ze studentami, często zwracam się do nauczycieli i ta wiedza, doświadczenie płynie w dwie strony, zatem dlatego czasem przychodzę do pedagogów, ażeby opowiadać im o metodach, słuchając tego, co oni mają do powiedzenia, a potem do wspólnego eksperymentowania. Przejdę teraz może do sytuacji, z którą wszyscy sobie chyba nie bardzo radzimy, to znaczy z taką ogromną rolą, coś zrobiłem, coś tu się chyba stało, z powiększeniem, nie wiem co zrobiłem, nie w tą stronę, przepraszam, zaraz może, teraz jest chyba dobrze, udało się wrócić do porządnego rozmiaru. Nowe technologie otaczają nas w każdym miejscu. Jesteśmy zagubieni, ja przynajmniej jestem zagubiony, a to, co chciałem Państwu pokazać, to nawet to, że roboty zastępują nas w fabrykach. Być może za sprawą sztucznej inteligencji pojawią się jakieś programy uczące w szkołach. Cóż zrobią wtedy analogowi nauczyciele? Myślę, że będzie dla nas miejsce jak najbardziej to możliwe. Technologie są czasami rozleniwiające. Myślę, że Państwo studiowaliście, będziecie studiować lub jeszcze studiujecie w formie kursów i to, co jest zmorą studentów, to tak zwane karaoke, czyli pokazywanie slajdów i czytanie tego, co jest tam napisane. Technologia znakomita, myślę o PowerPoincie, pozwalająca pokazać i rysunki, i grafikę, i animacje, ale nas czasami rozleniwia i to, co może być mocną stroną, czasami bywa no troszeczkę niedoceniane i w złym stylu pokazywane. Dlatego warto poszukiwać nowych metod, dlatego ja sięgnąłem do Kami Shibai, żeby wyjść z rutyny i to, co staje się czymś powszechnym, żeby zapachniało nowością. Myślę, że Państwo również tym, co może pomóc z wypaleniem zawodowym, to spróbować czegoś nowego i do tego dzisiaj Państwa namawiam do wyjścia na podwórko z skrzyneczką Kami Shibai albo jeszcze inne kilka pomysłów. Taka szkoła, ja jeszcze ją pamiętam. Nie wiem, czy Państwo, czy ktoś jest na tyle z PESEL-em takim, że do takiej szkoły chodził, w wiejskiej szkółce, w szkółce chyba 1,5 roku spędziłem bardzo podobne z takimi kałamarzami, chuligani klasowi wypijali oczywiście kałamarz, kreda, tablica taka na stojaku, w tej chwili można spotkać to w skansenie, a szkoła współcześnie wygląda już tak z dużą ilością elektroniki, z dużą ilością techniki, trochę nas to przeraża, ale tym najfajniejsze, najwartościowsze jest w szkole, to nie technika, ale te zmiany, które się dokonują w głowach nauczycieli i całego systemu edukacji, to się naprawdę bardzo szybko zmienia. Jak się zaczęła moja przygoda z Kami Shibai? Ona zupełnie niedawno się zaczęła. Otóż kilka lat temu, dokładnie 4, w czasie licytacji prac, które powstały w ramach pleneru Malolity w Olsztynie, tu widzimy piękne pana Urbalewicza przedstawiającą
kamienie, żywe kamienie. On zachwycony był takimi kamieniami w rzece Krutyni. Od razu rozpoznałem, że chodzi to o Hildebrandię ribularis, takiego krasnorosta, który żyje w wodach słodkich, w rzekach. Być może Państwo krasnorosty kojarzycie tylko z oceanami, z morzami, a one w Europie, w Polsce występuje taki jeden gatunek, zabarwia plecha kamieni na bordowo-czerwono. Najbardziej fascynujący jest sposób dyspersji, rozmnażania się tego glonu, no bo on potrafi wędrować w górę rzeki. No sam nie przejdzie, ktoś, jakieś zwierzęta muszą przenosić fragmenty i to jest niezwykle fascynujące. Ale moją uwagę zwróciło coś innego. Wtedy po raz pierwszy, jeszcze nie wiedziałem, jak to się nazywa, zobaczyłem bajkę, czy tą technikę opowiadania ilustracji przez panią Anais. Ona powiedziała bajkę o poziomkach, jak na poziomki trafiły na Warmię i Mazury. Ja tak sobie siedziałem i myślę, jaka wspaniała technika. To nie jest komputer i żeby coś takiego spróbować zrobić. Nie dla dzieci, ale dla studentów. Pojawiła się okazja zupełnie nieoczekiwanie. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Target zaproponował mi napisanie trzech bajek przyrodniczych w odpowiedzi na zapotrzebowanie nauczycieli. Wydane to zostało przez Zieloną Grupę. Te wszystkie trzy bajki można tam kupić czysto przyrodnicze, czyli nie taką bajkę literacką, ale opowieść przyrodnicza. Był to mój pierwszy raz, trudno mi się pisało, bo nie wiedziałem, jak to się odbiera. W tej chwili bym troszeczkę inaczej ułożył, no bo już kilka razy spróbowałem. Zobaczyłem, spodobało mi się, chciałem zrobić też ze studentami, nadarzyła się okazja. Pierwszą bajkę o cytrynku latolistku udało się, czyli mój taki pierwszy raz debiut w czasie Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie z publicznością zróżnicowaną, ale w większości dziecięcą. Mogłem zobaczyć, jak to jest odbierane, a przede wszystkim jak coś takiego pokazać, jak czytać i opowiadać, tym bardziej, że jestem zmanierowany do opowiadania, a nie do opowiadania, a nie czytania gotowej bajki. Potem pokazywałem w różnych jeszcze sytuacjach i jest prototyp, no to trzeba było go sprawdzić w bardzo różnych sytuacjach. Tu akurat wykład dla licealistów. Sytuacja była dość kłopotliwa, bo najpierw zaproponowałem jeden termin dla małej grupy. Potem z mojej liny termin się przesunął na kolejny zjazd i akurat organizatorzy zaplanowali w dużej auli dla kilku klas jednocześnie. To dla Kamishibai się nie nadaje, bo za mały obszar, więc to połączyłem to z prezentacją, pokazując na dużym ekranie i opowiadając, taka technika mieszana. Potem spróbowałem jeszcze w kilku innych, nie tylko z młodzieżą szkolną, ale to widzicie Państwo na przykład festyn wiejski i słuchający to przede wszystkim dorośli. Dorośli okazali się bardzo wdzięcznymi słuchaczami i z dużą uwagą. Może dlatego, nie wiem dlaczego, no może dlatego, że tak jak z mojego dzieciństwa pamiętają jeszcze teatr telewizji i teatrzyki takie dziecięce, może chodzili do teatrów lalkowych, no nie wiem czemu, być może są bardziej wyrozumiali, albo było to dla nich zupełnie nowe. Czyli to nie jest tak, że te bajki są tylko dla dzieci, one mogą być opowiadane również osobom dorosłym. Dlaczego spróbowałem taką technikę? Bo już miałem poza sobą wszystkie inne rozwijające się w trakcie odrzutnika i folii. To na pewno Państwo jeszcze być może pamiętacie z myśleniem takim, mapowaniem myśli z komputerem. Wykłady miałem w bardzo różnych miejscach, łącznie z kościołem czy domami kultury, czyli poza miejscami komfortu dla wykładowcy i salą wykładową, ale to były dobre rozwiązania, bo pozwoliło mi zobaczyć, że świat może inaczej wyglądać, że można próbować zupełnie inaczej opowiadać, a teraz właśnie jesteśmy na tym etapie webinarium. Też próbuję od niedawna tej formy, dopiero się uczę, podglądam czat, pytań nie ma. Może to być kłopotliwe, bo albo Państwo coś innego robicie, albo jesteście zasłuchani normalnie w sali, mając kontakt wzrokowy z publicznością, wszystko jest wiadomo, w tej chwili nie bardzo. Prowadziłem również zajęcia i dalej prowadzę dla studentów z prezentowania czy
mówienia referatów nie tylko w formie takiej tradycyjnej, a więc chciałem spróbować jeszcze również dla nich, żeby na sobie przećwiczyć i im opowiedzieć, czy warto z taką formą wychodzić gdzieś indziej. Znakomicie sprawdza się w terenie, bo można byłoby oczywiście pomyśleć, że wyjść na łąkę z dziećmi i pokazać im na tablecie takie same ilustracje, tyle tylko, że na ekranie odbija się światło ilustracje malowane na papierze są chyba moim zdaniem ciekawsze. To wszystko, co eksperymentowałem z Kami Shibai, odnosiłem do ewolucji człowieka i ewolucji komunikacji, stąd na początku pojawiło się taka uwaga, że lubimy opowiadać i chcemy słuchać opowieści. To tkwi w nas bardzo głęboko, to są dziesiątki tysięcy lat ewolucji. Dlatego być może to średniowieczne Kami Shibai, tu akurat z młodzieżą szkolną ze Szczytna, tu akurat w Mrągowie na takim pikniku edukacyjnym w motylarni, akurat wypadało opowiedzieć o motylu. W terenie bardzo dobrze to się spisuje, nie potrzeba prądu, światło nie przeszkadza, a stworzy taki archaiczny, ciekawy klimat, do którego chyba tęsknimy, zwłaszcza w tej zalewie technologii, które nas otaczają. A potem spróbowałem namalować wykład dla studentów. To było duże przeżycie. Tu mam jeszcze dwa takie rekwizyty. Dostałem od dzieli, to taki skarpeciak, tu wykonany na warsztatach kłobuk. Bardzo były pomocne przy opowiadaniu, czyli jakieś tam uczenie się małych form teatralnych. Okładka została namalowana, no tyle potrafiłem, ale treść wypełniłem rysnotkami, czyli taką myśleniem wizualnym, a więc schematami rysunkowymi. Popełniłem pewne błędy, bo nie wziąłem pod uwagę, że jest ramka, a więc nie trzeba rysować do końca, trzeba zostawić mały margines ze wszystkich stron, tak żeby było wszystko widoczne, ale jakbym nie spróbował, to bym nie wiedział, jak to zrobić. Była to tę bajkę będziecie mogli Państwo, czy opowieść, zobaczyć na wideo. Pod koniec będzie link, żeby można było sobie zobaczyć, jak to wygląda dla studentów. Opowieść o tym, że na początku wszystko toczyło się wokół ogniska, potem w miarę rozwoju cywilizacji mamy bardzo wyspecjalizowane formy w postaci teatru, telewizji, pantomimy, etc., ale wszystko wywodzi się z tego pierwotnego sposobu przekazywania wiedzy. Spróbowałem kilka razy z młodzieżą na trawie i w terenie znakomicie się to spisuje. Na ostatnią noc naukowców namalowałem już samodzielnie bajkę o chruściku z Jeziora Czarnego, a dodatkowym elementem są takie laleczki. Były warsztaty, to nie ja prowadziłem, bo to nauczyciele z klas najmłodszych przedszkola potrafią. Tu może pokażę takiego chruścika do kamery. Lalka uszyta, a zabawa polegała na klejeniu domku dla tejże larwy, czyli była opowieść i były warsztaty. Zmierzam do tego, że opowieść w formie bajki Kami Shibai może być elementem lekcji, zajęć terenowych i to chyba najlepiej się sprawdza, gdzie jest fragmentem opowieści, a nie tylko i wyłącznie, o tu jest taki już w powiększeniu, chruścik bardzo fajnie zrobiony, anatomicznie znakomicie, trzy pary odnóża, więc poprawnie. Takie pluszaki można kupić chyba w Stanach Zjednoczonych, a to można zrobić sobie samodzielnie. Domek sam wykonany z rurki papieru toaletowego, oklejony różnymi elementami. To wymyśliła pani Ania Nikita, nauczyciel w przedszkolu, znakomicie się sprawdzało. Próbowałem oczywiście opowiedzieć tę bajkę, żeby sprawdzić, jak to się sprawdza i żeby wiedzieć, jak na przyszłość napisać kolejne bajki wspólnie z grafikami w przedszkolu. Ta grupa być może jest troszeczkę za duża,
Znakomicie się sprawdza w małej grupie jednej klasowej. Nie wiem, czy te dzieci z końca dobrze widziały to, co było narysowane, tym bardziej, że było sporo szczegółów, ale dla jednej klasy sprawdza się bardzo dobrze. A kilka dni temu spróbowałem w tym samym przedszkolu, ale już nie w klasie, ale w terenie, w takiej powiedzmy zielonej sali. Najpierw była czytanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom bajki z książki pani Anny Mikity, bo tu autorka jest na zdjęciu, bajka pod tytułem Kaprysy księżniczki Moczarów. Oczywiście było to o tym, dlaczego żaby moczarowe są samce niebieskie, gdzieś w podtekście, a potem moja opowieść bajki Kamishi Bai, a potem jeszcze kilka innych zabaw, czyli była czytanie bajki, takie tradycyjne, pokazanie bajki, czyli takiego teatru ilustracji, a w końcu był questing mały, szukanie takich przygotowanych żabek schowanych w parku, w terenie. Myślę, że to można próbować robić. Gdybyście Państwo wykorzystywali w klasach tablety lub telefony komórkowe i nauczyli już dzieci korzystania z kodów QR, to być może te, które troszeczkę już czytają, czyli w klasach drugiej, trzeciej, mam nadzieję, że już potrafią czytać, to wtedy być może dodatkowa atrakcja z wykorzystaniem techniki, ale było szukanie zgodnie z podpowiedziami, z tajemną instrukcją znalezioną w kopercie i kolejnymi elementami szukania w terenie żabek i odpowiedzi, a na koniec było z gotowych form napełnienie takim miękkim, plastycznym, pluszowym wypełnieniem, żeby każde dziecko miało swoją zrobioną, więc był to taki element dość złożony z kilku różnych elementów. I przy okazji zwrócę uwagę to, na co w podwórku można mieć. Czy to w szkolnym, przedszkolem być może łatwiej, bo zawsze przynajmniej większość przedszkoli ma jakieś tereny zielone, ale teraz mnie korci, żeby na swoim blokowym podwórku również coś takiego tajnie można było zrobić. Tak, prezentacja na papierze z rekwizytami. Myślę, że sama bajka Kamishi Bai to tylko ilustracje i opowieść, ale wydaje mi się, że dodawanie pewnych elementów jest przydatne. Zaraz wrócę jeszcze może do cytrynka, latolistka. Dlaczego? Na chwilę jeszcze zatrzymam się przy tym, co można na podwórku zrobić. Widzicie Państwo tu malowane kamienie jako elementy też poszukiwania czy opowiadania tego. Hotel dla pszczół. Wydaje mi się, że to, co się spotka w terenie, rośliny, owady, ptaki, one są nieprzewidywalne. To jest być może trudno, to być może powoduje, że jako nauczyciele również czasami boimy się wyjść w teren, a nuż nie wiem, co spotkam. No, zawsze był jeż, zawsze była żaba, a tego razu nie będzie. Będzie inna pogoda, trzmiel nie przyleci, motyl nie przyleci, a będzie zupełnie inne stworzenie i jak sobie z tym poradzić. Myślę, że po pierwsze zaakceptować tego, że się wszystkiego nie wie, że przyroda jest bogata i wspólnie odkrywać. Wspólnie poszukiwać nazwy, szukać tych informacji, dowiadywać się i ta przygoda być może dla Państwa będzie czymś odświeżającym, przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu, poszukiwania, odkrywania. Mamy prawo nie wiedzieć, a podwórko możemy w jakiś sposób sobie przygotować, wcześniej umieścić skarby czy tajne instrukcje. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo jeszcze pamiętam podwórko i robiliśmy sobie takie sekrety. Kawałek szybki znaleziony, pod spodem ułożone pazłotko, papierek po cukierku, bo wtedy jeszcze cukierków było mało i tych papierków kolorowych było niewiele. Jakiś kwiatek, przysypywało się piaskiem i potem odgrzebywało. Była taka mała diorama z małego fragmentu szyby. Piasek ładnie schodził i pod spodem był jakiś cudowny obrazek. Myślę, że do takich sekretów na podwórku można wrócić bardzo edukacyjnych. Ale teraz ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, co, do czego zmierzam, a za chwilę będzie bajka o cytrynku latolistku. Jesteśmy istotami przede wszystkim społecznymi. Nawet jeśli jesteśmy gdzieś na pustelni,
w samotności, to myślami i tak jesteśmy z innymi ludźmi, jesteśmy istotami społecznymi, a więc komunikacja, rozmowa, opowieści gdzieś tkwią w nas głęboko i to jest istota naszego człowieczeństwa. Zatem będziemy słuchali opowieści i chcieli ich słuchać, zmienia się tylko być może rodzaj zapamiętywania, zapisywania i sposób komunikacji. Pora przejść do obiecanej bajki o motylu, cytrynku, latolistku, bajka edukacyjna, chyba Zielona Grupa to rozprowadza. Pojawia się tutaj cytryna, pojawiają się tutaj suche liście, bo wtedy akurat był wrzesień, mogłem nazbierać, no i ilustracje lepiej wykonanych, czy bardziej dokładnych motyli latolistków. Tu akurat przylepiłem ilustrację z boku, jak on wygląda, za chwilę się okaże dlaczego. Zatem bajka o motylu, cytrynku, latolistku. Czy kiedykolwiek Państwo wąchaliście motyle? No, fruwają sobie, ale żeby je powąchać, okazuje się, że nazwa cytrynek latolistek wzięła się od zapachu motyla. On pachnie rzeczywiście jak cytryna, stąd wcześniej pojawiła się cytryna na ilustracji. Ja dawałem dzieciom do powąchania, mogli spróbować, no, żywych motyli nie było, żeby je wąchać. Różnica w dymorfizmie płciowym jest taki, że samce są bardziej kolorowe, czyli bardziej żółte, samiczki są blado żółte, no tak, czyli nie wąchaliście. No to będzie okazja, mam nadzieję, że po tym spotkaniu Państwo, jak spotkacie latolistka, to zechcecie go powąchać i sprawdzić, czy rzeczywiście pachnie jak cytryna. Skrzydła ma w kształcie liści, jak ma złożone skrzydła, to tak jakby były dwa listki, a więc jest to latający listek, latolistek, cytrynek doskonale oddaje jego charakter. Ale jest to motyl niezwykły, bo jak na motyle żyjące w Polsce, to jest najdłużej żyjący motyl, ponad rok cały cykl życiowy trwa i jeszcze jest ciekawa u niego cecha. Dorosłe motyle mogą zobaczyć swoje dzieci w postaci imago, czyli jak są dorosłe, bo na ogół widzą tylko, jeśli na to byśmy zwrócili uwagę, w postaci jaja czy larwa. Więc motyle, cytrynek latolistek jest motylem niezwykłym, bardzo ciekawym. Jeśli siądzie gdzieś w ściółce między lekko żółtymi jesiennymi liśćmi, o tym jeszcze Państwu wspomnę, to ukrywa się znakomicie. Mimikra Państwo być może znacie z książek albo z filmów patyczaka, albo takiego liścia, gdzie owady są podobne do liści, tam się znakomicie kamuflują. Ale my mamy w Polsce dokładnie takie same. Cytrynek latolistek, on na łące jest znakomicie widoczny, ale gdyby siadł w ściółce, przycupnął, tak jak potem zimuje, to jest niewidoczny. Stąd i kształt skrzydła, i kolor bardzo podobny do jesiennych liści. A więc listek latający latem, pachnący jak cytryn. Budzi się wczesną wiosną. Jest to więc, można powiedzieć, tak jak bocian, a może nawet bardziej zwiastunem wiosny. Kiedy pojawiają się cytrynki latające, to już na pewno jest wiosna. I co ciekawe, najpierw pojawiają się samce. One, samiczki, ciutkę dłużej, można powiedzieć, śpią, wymagają nieco wyższej temperatury, żeby być aktywnymi. Podobnie jest u człowieka, mężczyźni, komfort temperaturowy jest chyba o 1,5 stopnia wyższy u u kobiet niż u mężczyzn, czyli kobiety są bardziej ciepłolubne. Gdyby jakiś tu podtekst zaznaczyć, to na pewno będzie on słuszny. Zatem budzą się wczesną wiosną i odżywiają się nektarem, jak wszystkie dorosłe motyle, za pomocą swojej trąbki rozwijanej, nektarem pojawiających się kwiatów, tych wczesnowiosennych kwiatów. Nie wszystkie rośliny są oczywiście nektarodajne, są rośliny owadopylne, takie jak wierzby, te liczą tylko na wiatr, motyle z nich niewiele skorzystają. Wiosną w lesie jest widno, nie ma jeszcze wysoko w drzewach liści, a więc słońce dociera do samego dna lasu. Te wczesnowiosenne rośliny, przylaszczki, wilce, potem już kąwalnie, przebiśniegi, a potem kąwalnie,
może już mniej, korzystają z światła, które jest na dnie lasu. Można powiedzieć, że wykorzystują wiosnę do tego, żeby szybko się rozwinąć, zdążyć przed tym, aż urosną liście i będzie zupełnie ciemno. I te wczesnowiosenne kwiaty korzystają z wczesnowiosennych owadów zapylających, takich jak motyle, chociażby cytrynek latolistek, tu są inne owady, na przykład pszczolinki. One głównie wiosną się rozwijają, korzystają z nektaru, a zatem w lesie, kiedy pojawiają się pierwsze kwiaty, pojawiają się pierwsze rośliny i zwiastun wiosny w postaci cytrynka latolistka. Są oczywiście rośliny, tutaj głównie drzewa wiatropylne, takie jak brzoza, leszczyna, wierzba. Im dalej na północ, tym roślin wiatropylnych jest więcej. Tam jest akurat mniej owadów. Im bardziej na południe, gdzie jest więcej owadów, tym więcej roślin owadopylnych. To one produkują nektar, żeby zwabić owady do siebie. Mają piękne kwiaty, ażeby dać sygnał: oho, tu jestem, przyleć do mnie, dostaniesz coś smacznego. A przy okazji oczywiście są wykorzystywane jako pośrednicy w seksie kwiatowym, bo przenoszą pyłek z jednego kwiatu na drugi, umożliwiając zapylenie krzyżowe, co jest oczywiście bardzo korzystne genetycznie i dla samych roślin również. Mają oczywiście z tego wynagrodzenie w postaci nektaru. Miliony lat ewolucji owadów i kwiatów spowodowało taką zależność. Wiosną to jeszcze widzimy dwa inne wczesnowiosenne motyle, zarzynek rzeżuchowiec i wietek gorycznik. Jeśli Państwo chodziliście w maju, w kwietniu, to mogliście te motylki gdzieś zobaczyć. Cytrynek latolistek składa jaja na roślinach trujących, na szakłaku i kruszynie. Trujące są oczywiście dla człowieka. Rośliny bronią się przed roślinożercami, wydzielając czy produkując różnego typu substancje trujące, na przykład alkaloidy, glikozydy. Dla człowieka kruszyna jest trująca, ale gąsienice, cytrynka latolistka znakomicie sobie z tym radzą, im to nie szkodzi. A więc to, co może zjeść cytrynek latolistek w wieku młodzieńczym, czyli gąsienicy, niekoniecznie powinien zjadać człowiek. Gąsienice, cytrynka latolistka są zielone. Jeśli Państwo przyjrzycie się temu obrazkowi, to nie od razu zobaczycie gąsienicę. O, tu jest jedna, tu jest druga. Ta zielona barwa ma za zadanie ukryć, być niewidocznym, bo tak jak Państwo wiecie, są ptaki owadożerne, to jest coś, co przypomina sikorkę, przyjmijmy, że jest to sikorka, a więc ukryć się przed drapieżcami. Są jeszcze inni wrogowie gąsienic, na przykład osy drapieżne, mogą być i parazytoidy składające jaja na gąsienicy i wtedy rozwijająca się młoda błonkówka pożera żywcem całą gąsienicę, a więc bezpiecznie jest być niewidocznym w środowisku. Są oczywiście tutaj na rysunku i biedronki, te akurat nie zagrażają gąsienicą, zjadają mszyce. Życie od małego życie cytrynka latolistka, tak jak i każdego innego organizmu, od małego wcale nie jest takie bezpieczne, jakoś sobie trzeba radzić. Rozwój trwa około 4 do 5 tygodni, jest kilka stadiów larwalnych, one linieją, zwiększają swoją wielkość, jedzą i rosną. Poczwarki też są w takich barwach ochronnych. Tu widzicie Państwo jedną poczwarkę, tu akurat zaznaczona druga. Też upodabniają się do liści kruszyny czy szakłaku, ażeby być niewidocznymi. I już niebawem, teraz w tej chwili, w czerwcu, powinny się już pojawiać dorosłe nowe pokolenie cytrynków latolistków, już które urosły w tym roku. I jeszcze mają szansę spotkać swoich rodziców, cały czas gdzieś latają. Czyli na łące możemy spotkać dwa pokolenia cytrynków latolistków. Te ubiegłoroczne są bardziej zlatane, czyli te skrzydełka są nieco otrzepane, mniej łusek na skrzydłach, ale możemy spotkać je jednocześnie. To jest u motyli niezwykłe. Zatem latają z kwiatka na kwiatek, odżywiają się nektarem.
A kiedy przyjdzie lato, taki powiedzmy sierpień, to one zapadają w sen. Motyl cytrynek klatolistek jest śpiochem podwójnym. Śpi dwa razy w ciągu życia. Sen letni, estywacja, najczęściej chowa się w dziuplach, a zatem w mieście potrzebne są drzewa dziuplaste lub takie specjalne domki dla motyli, żeby mogły się schować. Tu może grafik niepotrzebnie narysował takie liście w sekwencji jesiennej. One powinny być zielone, a zatem w mieście stare drzewa, miejsca, gdzie motyle mogą się schować, na przykład z dziuplami, są bardzo potrzebne. Tam przesypiają lato, ale budzą się jesienią. I znowu pojawiają się cytrynki, latolistki na łące. Tu już widzimy inne rośliny, jakieś baldaszkowate, w tej chwili nazywają się chyba selerowate. Między nimi jest i arcydzięgiel Bitwor, bardzo piękna roślina, aromatyczna. Jest oczywiście barszcz sosnkowskiego, niezbyt bezpieczny, do niego latem nie polecam się zbliżać. Są i ostrożenie, rabry, tych kwiatów jest dość dużo. I tak jak Państwo słyszeliście, że borsuki czy niedźwiedzie muszą się najeść przed zimą, żeby zgromadzić trochę tłuszczu na sen zimowy, tak cytrynki latolistki robią podobnie. Zgromadzić jak najwięcej ciała tłuszczowego, tak ażeby przespać zimę. Ten drugi sen zimowy to już jest hibernacja. On się odbywa tak, że szukają schronienia w ściółce leśnej między liśćmi i wtedy są znakomicie zamaskowane. Tu może druga taka mała dygresja. W parkach miejskich nie powinniśmy grabić liści. Niech one będą, leżą. To jest pokarm i dla dżdżownic, i schronienie dla cytrynków latolistków, jak również w pryzmach pod liśćmi mogą schronić się jeże. A zatem w ciągu zimy, tak jak niedźwiedź śpi, tak jak borsuk, tak cytrynki latolistki w formie hibernacji spędzają zimę, korzystając w tym czasie z tego ciałka tłuszczowego zgromadzonego jesienią. Wiosną się również budzą i tak jak Państwu opowiadałem, pojawia się nowe pokolenie. Teraz jest pora na pytania, być może łatwiej będzie mi czytać to, co Państwo piszecie na czacie. Zatem, jeśli macie Państwo w tej chwili pytania, ja z chęcią na nie odpowiem, pozwolę sobie więcej uważać na to, co Państwo piszecie. Czy zatem macie Państwo pytania co do kamishibai, tudzież cytrynka latolistka? Nie wiem, czy ktoś pisze, czy pytań nie ma. Zatem są pytania. Jeśli macie Państwo, to napiszcie je w czacie w tym małym okienku, a ja postaram się. Jeśli oczywiście będę wiedział, to odpowiem. Literki małe. Trudno mi coś zobaczyć. Jak zacząć przygotowanie do bajki? Od wymyślenia fabuły. Jeśli to jest bajka napisana gotowa, no to już mamy gotową treść. Do niej dostosowujemy tylko ilustracje. Tak jak Państwo być może pamiętacie oglądanie czy czytanie bajek dzieciom. Jeśli jest jedno czy dwoje, możemy otworzyć książkę i razem z nimi przeczytać. Dla większej liczby to się nie nadaje. Ilustracje w bajkach są niezwykle ważne. Czyli jeśli mamy treść, to możemy przystąpić do zaplanowania ilustracji. Jeśli nie mamy treści i chcemy przygotować bajkę taką edukacyjną, tak jak to Państwu przygotowałem o cytrynku latolistku, no to jest kwestia wymyślenia treści, o czym opowiedzieć, jak opowiedzieć. Na pewno lepiej jest, gdyby to była bajka rymowana. No ale to nie zawsze się udaje, może to być zwykła opowieść. Modulacja głosu, sam sposób czytania, to jest, myślę, Państwu nieobcy i robicie to lepiej ode mnie, czyli wymyślenia treści. I wtedy można jednocześnie wymyślać i ilustracje, czy to, co powinno być na ilustracji naszkicowane, i treść. Ach, zapomniałem Państwu tego powiedzieć przy pokazywaniu czytania w przedszkolu na powietrzu. Sytuacja była trochę trudna, bo
było radio, a więc troszeczkę dzieci były rozproszone, dłużej czekały. Próbowałem im odczytać tekst, czy opowiedzieć tekst, nie udało się, bo co kilkanaście sekund było pytanie, czyli misternie ułożony plan. Trzeba było zmodyfikować i bardziej rozmawiać z dziećmi do ilustracji, niż opowiedzieć im to, co było zaplanowane, więc taka sytuacja może też się zdarzyć. Zatem treść może być albo rymowana, tak jak pięknie ułożone zdania w bajce, wtedy łatwiej czytać. Nauczyciel może niejako być w cieniu całej tej konstrukcji i swobodnie czytać. Wtedy ułożony tekst jest znakomity, bo wychodzi ładnie. Albo też, tak jak w PowerPoincie, opowiadać do rysunku, pokazując to, co tam jest. Gdzie można kupić bajkę o cytrynku latolistku? O ile pamiętam, Zielona Grupa, te trzy bajki, które napisałem, to oni wydali gotowe zestawy, można kupić. Nie wiem, czy wyprodukowali więcej. Jest o żabie moczarowej, o cytrynku i o czterech porach roku. Myślę, że można spróbować więcej. Dobrze, czyli jak zacząć przygotowania? Od tekstu, od rysunków. Jeśli byście Państwo wiedzieli, co na rysunku jest, powinno się znaleźć, to albo samemu spróbować to narysować, albo poszukać ilustratora, albo kogoś, kto chciałby pomalować. Kłopoty są dwa. Albo sami nie potrafimy ładnie namalować tak, jak byśmy chcieli, aczkolwiek myślę, że narysowanie, czy w takiej formule niedoskonałej rysunków dziecięcych spełnia swoją rolę. Natomiast z ilustratorem kłopot jest taki, jaki ja miałem, że ja wiedziałem, co chciałem, co powinno być na ilustracji, a niekoniecznie udawało się to ilustratorowi, dlatego że nie miał wiedzy przyrodniczej. Czyli dwa sposoby są dobre. No tak, jak bajki na kliszach. Ja tak jeszcze pamiętam, czy Państwo pamiętacie, to chyba już ogromne muzeum, było wielkie przeżycie, że coś się wyświetlało na ekranie. No tak, to jest ten klimat spotkania z ludźmi, o chwilę jeszcze o tym Państwu powiem. Czyli ilustracje, albo czy można, no najlepiej byłoby kupić, chociaż to też nie jest najlepiej, bo jak sami wymyślimy, to wiemy, czego chcemy, dostosowujemy akurat do własnych potrzeb i sami możemy się bawić. Ja Państwa zachęcam, żebyście w czasie wakacji popróbowali sobie namalować jakąś tam bajkę, opowieść, kilka ilustracji. Po pierwsze tak, wakacje to nie jest na jutro, czyli jak się nie uda, to nie będzie. No gdybyście Państwo to robili, przygotowując się na lekcję, no to jest zmartwienie, jak się nie udało, to co ja tym dzieciom pokażę i jak to lekcję zrobię. Malowanie jest przyjemne dla człowieka, bo odpręża, więc być może szybciej wypoczniecie od gwaru szkolnego i zatęsknicie do szkoły, czyli pomalować sobie różne rzeczy na wakacje. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Najwyżej nie pokażecie, a wydaje mi się, że każda rzecz będzie dobra, bo o to, co mi się wydaje, w stosunku do studentów, dlaczego doceniają, bo to się udało. O ile prezentacja, to nie wiadomo, czy ktoś się przygotował, czy wziął gotową, czy cudzą. Łatwo ją przygotować. Natomiast tutaj widać starania osoby mówiącej, a zatem chyba jakoś tak instynktownie zaczynamy doceniać. To jest tak jak z rękodziełem. Jeśli Państwo dostaniecie prezent zrobiony przez artystę albo przez kogoś samodzielnie, to widać tę unikalność w odróżnieniu do rzeczy kupionych w Biedronce, w Lidlu, czy w innym sklepie wielkopowierzchniowym, towar przywieziony z Chin. No, bajki na kliszach, to nie wiem, czy jeszcze ktoś ma, czy udałoby się wyświetlić, ale myślę, że można spróbować również tak samo zrobić dla dzieci. Będzie to coś niezwykle egzotycznego, nowego. Moja żona czasami wykorzystuje jeszcze płytę winylową, tam też były bajki i to, co dla współczesnych dzieci jest fascynujące, że to gra. Jak to, w jaki sposób to działa, kiedy to zupełnie inaczej wygląda niż to, do czego, do techniki, do której przywykli. Więcej pytań na razie nie widzę. Jeśli się Państwu przypomni, a na któreś nie odpowiedziałem i nie zauważyłem, to proszę mi przypomnieć jeszcze za chwilę. Próbowałem o tym opowiadać nauczycielom w ramach webinarium dla Super Belfrów, ale przejdźmy do takiego tła ewolucyjnego.
Jeśli przypomnijcie sobie Państwo ewolucję człowieka i to, co było w szkole, to taki trend ewolucyjny na zwiększający się mózg hominidów, czyli człowiekowatych. Długo myśleliśmy, czy naukowcy myśleli, że tu była selekcja na coraz mądrzejszych. Im większy, no bo wydaje nam się, że mamy jako człowiek, skoro człowiek ma duży mózg, jest mądry, no to te mniejsze szympansy czy inne nie są tak inteligentne i mają mniejszy mózg. Zatem ewolucja, selekcja na coraz bardziej mądrzejsze osobniki, w tym przypadku również gatunki. Nawet jeszcze w wieku XX, nawet do połowy wieku XX uważano, że skoro mężczyzna średnio ma większy mózg niż kobieta, no to jest uprzywilejowany, kobiety są mniej inteligentne, bo mają mniejsze mózgi, stąd inne stanowiska mogą zajmować, etc. To oczywiście okazało się nieprawdą, nie miało to większego znaczenia. Co więcej, w porównaniu do człowieka ze średniowiecza, czy jeszcze wcześniej, mamy mózgi nieco mniejsze, a zatem można powiedzieć, cywilizacja się rozwija, mimo że mamy mózgi mniejsze. No dobrze, jak sprawdzić, czy tu rzeczywiście inteligencja rosła? Można było założyć coś takiego, że skoro większe mózgi, to te gatunki już nie żyją, to być może zostały ślady w postaci narzędzi. Im większy mózg, tym narzędzia powinny być bardziej doskonałe. I cóż się okazało? Otóż na pewnym etapie mózg gwałtownie rósł u hominidów, u Australopiteka, pierwszych przedstawicieli rodzaju Homo, a narzędzia były takie same. Materiały będą na pewno, jeszcze linki, proszę się nie martwić. Czyli tak, mózg rósł, narzędzia nie rosły. Czyli nie było tu inteligencji, takiej jakiej znamy pod ilorazem IQ. Tak przynajmniej próbujemy to interpretować. Ale naukowcy wpadli na coś zupełnie innego. Do czego zatem potrzebny był większy mózg? Jeśli nie do takiej inteligencji, jak to rozumiemy współcześnie, to hipoteza mózgu społecznego wydaje się czymś bardzo sensownym, dlatego że do obsługi relacji między osobnikami. Czyli mózg nie po to, żeby być mądrzejszym, ale żeby lepsze prowadzić życie społeczne i do tego za chwilę będę zmierzał. Jeżeli przyjąć pewne tendencje ewolucyjne z ostatnich kilkunastu milionów lat, w tym co się zmieniało w człowieku, na przykład rosła była, zmieniały się, redukcji ulegała na przykład trzewioczaszka, w porównaniu do szympansów to jesteśmy uwstecznieni, redukcja kręgosłupa, tutaj to ten pomysł powstał w 1957 roku do trzech palców. Wtedy smartfonów nie było, a wydaje się, że byłoby to rozwiązanie znakomite. Czyli gdyby pewne tendencje ewolucji człowieka się utrzymały, to taka byłaby przyszłość człowieka Homo sapientissimus. Ale zwróćcie Państwo uwagę na głowę. To jest głowa tego człowieka przyszłości, a tego współczesnego. Kto to by urodził? Takie duże niemowlę. Kobieta nie byłaby w stanie, ale jest jeszcze kilka innych elementów, o których chcę powiedzieć. To było nastawienie na super człowieka, na nadczłowieka, takiego człowieka w przyszłości. Państwo z tym też troszeczkę się borykacie, bo staramy się w szkołach promować najlepszych, najbardziej inteligentnych. Czasami w klasie próbuje się eliminować dzieci z pogranicza lub z jakikolwiek dysfunkcjami, bo one zaniżają poziom całej klasy, a więc są jakoś tam przeszkodą. Czasami rodzice nawet chcą wyeliminować te dzieci z dysfunkcjami, nawet i autystów, bo zaniżają i przeszkadzają innym. I to jest nieprawda. Będę chciał Państwa do tego przekonać, że to, co ważniejsze, to nie super jednostki, nawet z wielkim mózgiem, ale społeczność jako taka, umiejętność współpracy z innymi ludźmi, zaakceptowanie, że niektórzy są chorzy, że mają zespół Downa, że mają jakieś tam niepełnosprawności, czy nie w pełni sprawne ruchowo, intelektualnie, pozwala żyć potem w wieku dorosłym. Znacznie skuteczniejsze, czy lepsze są społeczności, które współpracują ze sobą, niż społeczności złożone z wybitnych jednostek, supermenów, Batmanów, czy jakbyśmy to nie nazwali, ale nie potrafiących ze sobą współpracować. I o tym mówi mózg społeczny. Hominidy, przodkowie jeszcze człowieka, osiągały sukces w liczniejszej grupie. Im liczniejsza banda, horda, grupa, tym może przepędzić inną, zdobyć żywność. Człowiek jest też agresywny. Co buduje pozycję w takiej grupie? Nie wyjątkowa siła,
ale umiejętność zawierania sojuszy z innymi partnerami. To nam zostało. Zwróćcie Państwo uwagę, jak dużo czasu poświęcamy na tak zwane plotki, czyli budowanie relacji. Z koleżanką obgadam trzecią osobę, nastawiam do niej negatywnie albo pozytywnie. W życiu społecznym te relacje społeczne są niezwykle widoczne. Pierwszym takim elementem budowania więzi to jest iskanie. Lubimy do tej pory drapanie gdzieś tam po głowie, po plecach, mimo że już pasożytów nie mamy, ale z iloma osobami można się naraz iskać, zabrakłoby czasu na żywienie. Duży mózg człowieka wymagający energii to taki dylemat. Albo się odżywiać, czyli szukać jedzenia, albo budować relacje z innymi. No i tutaj jest pewien dylemat. Te relacje społeczne umożliwiły stworzenie znacznie większych społeczności. Szympansy nie są w stanie zbudować większej grupy niż około 50 osobników, bo potem się pokłócą, pobiją, nic z tego nie będzie, bo czas na budowanie relacji jest zbyt krótki w stosunku do jedzenia. Cóż zrobić, żeby grupa była liczniejsza? Albo trafić na bardziej zasobne ekosystemy, co nie zawsze się udaje i też jest ograniczone, albo poprzez innowacje w zdobywaniu pokarmu, to są narzędzia i gotowanie, to gotowanie stworzyło człowieka. Dzięki temu, czy pieczone, gotowane, termicznie obrobione mięso czy warzywa są o wiele łatwiej przyswajalne, więcej kalorii, mniej wysiłku. Co więcej, upieczone bulwy są nawet trujące, te, które są na surowo trujące, po ugotowaniu, upieczeniu są jadalne. A zatem to gotowanie w dużym stopniu stworzyło człowieka. I w końcu trzeci elementem to są innowacje społeczne, takie jak rytuał, taniec, muzyka, rytm, język, nawet malowidła. To one powodowały taką funkcję iskania, budowania relacji. Jednym z tych innowacji jest mowa i opowiadanie. Przynajmniej kilkaset tysięcy lat temu to powstało, no może przynajmniej ze 200, 100 tysięcy lat temu. Przez tak długi czas żyliśmy w kulturze opowiadania. Tym, co łączyło to ognisko, może Państwo pamiętacie z wakacji, jeśli wybierzecie się z prądu, to teraz będzie trudno, bo zawsze ktoś ma tam telefon komórkowy, gdzie jest dużo czasu, można opowiadać i to, co nasi przodkowie robili, to dużo czasu spędzali na tak zwanym życiu społecznym przy przygotowywaniu posiłku. Ciągłe rozmowy, tego nam w tej chwili gdzieś brakuje. Gotowanie i życie społeczne, ciągłe opowiadanie, opowiadanie, opowiadanie. Jeśli więc, to zwłaszcza pań dotyczy, bo mężczyźni mają mniej do powiedzenia, są bardziej milczący. Jeśli gdzieś się spotkamy na tak zwanych plotkach, to nie są plotki. To jest budowanie relacji międzyludzkich, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, społecznej. Od razu inaczej brzmi, a sens jest dokładnie taki sam. Tymi innowacjami przed językiem to był chociażby taniec, rytuał. Jeśli w grupie narośnie stres z różnych przyczyn, to zamiast się pobić i pozabijać albo rozpaść, można wspólnie zatańczyć, odegrać jakąś tam scenkę. W tej chwili w czasie cywilizacyjnym bardziej nam się kojarzy z tańcem towarzyskim, mniej z takimi korowodami, ale nasi przodkowie i społeczności troszeczkę wcześniejsze więcej czasu przeznaczały na właśnie takie rytuały w postaci tańca, rytmu. W tej chwili być może na duże koncerty też pójdziemy po to, żeby poskakać z innymi, poczuć więź, że jesteśmy razem, robimy to samo i trochę wykonać ruchu. Endorfiny wydzielają się do krwi, jesteśmy szczęśliwsi. Teraz wiecie Państwo, dlaczego nam to się podoba. Malowidła na ścienne w jaskiniach, to być może był pierwszy PowerPoint. I takie kamishibai, powiedzmy sobie, ilustracja, do której może być tworzona opowieść o przygodach, no nie wiadomo, o czym nasi przodkowie w jaskiniach opowiadali, ale być może to była pierwsza pomoc, rekwizyt opowieści. Pantomima być może w naszym życiu gra mniejszą rolę, ale jeszcze ślady takiego odgrywania opowieści ruchem są. Te symbole, które z tych malowidł się wyłoniły, powoli wracają do użytku. Nie trzeba znać języka, ażeby wiedzieć, co one oznaczają. Piktogramy w naszym świecie są coraz powszechniejsze. Taką ogromną innowacją była mowa.
to umożliwia się iskanie, czyli nawiązywanie więzi na odległość. Można jeść, czyli zdobywać pokarm, a jednocześnie utrzymywać więzi, budować relacje, opowiadać sobie. Dzięki temu taki człowiek mógł stworzyć znacznie większą grupę. Większa grupa no, może przepędzić każdego innego, każdą inną hordę i jest to skuteczniejsze. Czyli mowa jako budowanie więzi była być prawdopodobnie odpowiedzialna za powstanie coraz większego mózgu, a ta inteligencja mierzona ilorazem IQ pojawiła się prawdopodobnie przypadkiem jako taki być może bonus. Dlatego przynajmniej od kilkunastu tysięcy, nie, od kilkudziesięciu tysięcy lat, a może jeszcze wcześniej, lubimy opowieści na bardzo różne sposoby. Ktoś nam opowiada, my opowiadamy, albo małe formy w postaci anegdoty. Lubimy występować jako ci, którzy opowiadają, jako ci, którzy słuchają. To było tworzenie sagi, mitów, poezji. Zwróćcie Państwo uwagę, że w poezji rym i rytm służył kiedyś przede wszystkim do zapamiętania, bo treści mówione, rymowane i w rytmie o wiele łatwiej się zapamiętuje. Bajki Kamishibai wykorzystane czy napisane z rytmem i rymem są oczywiście fajniejsze do słuchania. Oczywiście łatwiej to zapamiętać. Zbiorowo wiedzieliśmy więcej niż każdy pojedynczo, zatem możemy mówić o takim kolektywizmie od samego zarania. Kolejną innowacją było pismo, to przekroczenie bliskości człowieka, bo można było komunikować się z kimś, kogo nie widzimy, kto będzie żył setki lat po nas, podobnie z muzyką. To są pierwsze nośniki zewnętrzne pamięci, takie prototypy, powiedzmy, pendrive'a. To również zwiększyło liczbę ludzi kontaktujących się ze sobą. Dalej potrzeba opowiadania kontaktu, aczkolwiek w nieco innej formie. Druk jeszcze ten proces przyspieszył ponad nasze możliwości biologiczne, tego, co mózg był w stanie, do czego się przystosować, bo można było się bardzo szybko wyprodukować treść, powielić w wielu egzemplarzach i komunikować się z jeszcze większą liczbą osób. Stąd w historii możemy obserwować powstawanie coraz liczniejszych społeczności kontaktujących się ze sobą. I czasy współczesne, internetowe, zdjęcie z zajęć wykładu dla młodzieży. No można byłoby powiedzieć tak, młodzież, zwróćcie Państwo uwagę, wszyscy siedzą sami w smartfonach, a tylko dorosły człowiek jest przyzwoity i słucha tak, jakby należało. Niezupełnie, dlatego że zadanie było takie, żeby przeczytać to, co jest napisane, połączyć się internetem, udzielić odpowiedzi i pokazywało się na ekranie. Czyli wniosek byłby zbyt pochopny, tak jak w przypadku tej ilustracji, która często była pokazywana, jaka zła młodzież w muzeum zamiast oglądać dzieła mistrzów siedzi nosami w smartfonach. Tyle tylko, że obraz to sposób komunikacji, opowieści dla osób niepiśmiennych, bo nikt nie potrafi przeczytać, więc trzeba im opowiedzieć, a ci już się potrafią poradzić w zupełnie inny sposób. Ale to jest zdjęcie wykonane z tego samego dnia i ona potrafi nam lepiej zinterpretować. W tym momencie młodzież instalowała sobie aplikację do tego, żeby dowiedzieć się więcej o tych obrazach. O ile zwykły obraz może nam objaśnić tylko osoba, która w tym czasie uczestniczy, historyk sztuki, ktoś, kto się zna lepiej, opowiada, jak interpretować te różne elementy i co na tym obrazku widać, o tyle za pomocą aplikacji można połączyć się z internetem i być może skorzystać z innej opowieści, a więc możemy samodzielnie z tego skorzystać. Zatem nie odsądzamy elektroniki tak zbyt pochopnie. W końcu narysowałem wykład dla studentów. Niezależnie od tego, że próbuję wychodzić z zajęciami na trawę, bo jest zielona, piękna, ładna i skorzystać, dlatego że jest przesyt siedzenia w sali i oglądania prezentacji w PowerPoincie, czyli powrót do tego, co głęboko nas biologicznie gdzieś tam tkwi i z tego skorzystać. Okładka namalowana plakatówkami lepiej wygląda. Rysunki mazakiem i flamastrem po markerem pomalowane to typowa myślografia. Zaczyna się od czasów z ogniska, to co przed chwilą Państwu powiedziałem, integracji wokół jedzenia i bycia
ze sobą, gdzie muzyka, mitologia, poezja, wiedza tak rozumiana, teatr stanowiło jeden element, przenikały się wzajemnie. Z czasem to w rozwoju cywilizacyjnym udoskonaliśmy i religia jest wyspecjalizowana, i telewizja, internet, nauka jako taka, literatura, fikcji, zupełnie coś innego, tylko że w czasach kryzysu, kiedy wyłączą prąd, i to musi być dłużej niż na 3-4 dni, bo baterie w komórkach wytrzymają, to wtedy wracamy do tych starych metod słuchania, opowiadania. Ja sam pamiętam wakacje spędzane u babci, kiedy padał deszcz, nie można było bawić się na podwórku, co prawda gdzieś tam telewizor był, ale wtedy można było słuchać opowieści, jak to się dawniej żyło. Przyszłość komunikacji jest niepewna. My w tej chwili komunikujemy się przez internet, ale być może będą choroby, łatwiejszy będzie kontakt, być może w przyszłości prelegent będzie widział słuchaczy, jak mają w domu, co robią, kontakt wzrokowy będzie bardzo potrzebny. Te krótkie prezentacje mogą być wydłużone o elementy dodatkowe, to co możemy przygotować, czyli współczesny przekaz może być o wiele bardziej głębszy niż kiedyś. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w tej chwili jesteśmy na sympozjum, czyli wspólny pozis, czyli picie, na przykład herbaty, tak zaczynali Grecy, spotykali się przy stole, który łączy, i ze sobą rozmawiali na różne tematy. To może w tej chwili pominę, przejdę do tego elementu, który w spotkaniu takim bezpośrednim jest niezwykle ważny. Kontakt wzrokowy, widać to, co robią słuchacze, czy słuchają, odczytujemy bardzo pierwotny język ciała, mimikę. Wtedy, kiedy jeszcze nie było języka, to tak się porozumiewaliśmy, a więc ten bezpośredni kontakt jest o wiele pełniejszy, głębszy. Do niego warto wracać. W przypadku Kamishibai to też powrót do takich bardzo przez nas jako człowieka lubianych, przynajmniej w przeszłości, a wydaje mi się, że w współczesności również opowieści z pewnymi elementami pantonimy. Dlaczego warto wracać do tych starych form, wydawałoby się, ze średniowiecza? Bo mamy przesyt nowych technologii i czasem, no, jeśli jeść codziennie schabowy ziemniaki, kapusta, no to po tygodniu się może znudzi, będzie się chciało zjeść zupełnie coś innego, na przykład ziemniaki z siadłym mlekiem, o ile siadłe mleko jeszcze można gdzieś zdobyć albo samodzielnie zrobić. Czyli sprawdza się moim zdaniem to przy wyjściu terenowym, bo można w jakiś sposób wyciszyć dzieci. Ta mini scenka w jakiś sposób kanalizuje i tworzy dość specyficzny klimat. Tu na pewno przezroczy nie możemy pokazać, tak jak w dawnym rzutniku pisma, bo jest za jasno, ale obrazki możemy pokazać. Od biedy mogą być to same ilustracje, bez skrzyneczki, pokazywane z ręki, też będzie to miało swój skutek. Cały czas mówię o komunikacji. W tej chwili żyjemy w trzeciej rewolucji technologicznej i dużo społecznie się zmienia. Taka forma webinarium, jak w tej chwili przeżywamy, nie byłaby kiedyś możliwa. Pierwszym taką rewolucją to było powstanie pisma. Pismo jest stosunkowo nowe, to jest zaledwie kilka tysięcy lat, a jeśli wziąć duży odsetek populacji, która potrafi czytać i pisać, to jest zaledwie 100 czy 200 lat, mniej więcej. Literatura oczywiście zmieniła nas sposób postrzegania. Potem druk, a w tej chwili przeżywamy trzecią rewolucję technologiczną z niewiadomymi następstwami. Musimy to w jakiś sposób odkrywać. Myślę, że nowe technologie są fajne, skuteczne, ale czasem warto powrócić do czegoś starego, tak jak myślenie analogowe. To można to samo narysować. Ja jestem może pokoleniem starej daty i czasami lepiej mi się myśli przy rysowaniu zwykłą kredką ołów papierze niż na lecie, aczkolwiek jest to możliwe, próbuję się uczyć i takich technik. Wracanie do korzeni jest możliwe, jest przydatne, bo kiedyś żyliśmy w małych grupach, było w takiej grupie 150 osób, nie więcej, i tyle twarzy potrafiliśmy zapamiętać. Ale te wtedy mogliśmy rozpoznawać
osoby długo po gestach, po tańcu, po spotkaniach i opowieściach. Teraz żyjemy w globalnej wiosce i spotykamy mnóstwo twarzy, że nie jesteśmy w stanie ich zapamiętać. Nasz nie jest dokładnie wszystko. Policja zawsze jest z tyłu. To oznacza, że obcy zupełnie sposobu kontaktowania się, chcą spotkać się tak, że czy tu akurat musieli skorzystać, jeśli nic nie robić. Wydawałoby się, że produktywne tempa transformacji jest być może zbudowanie relacji, które są dla nam w takich warunkach jeszcze po zieloną traumą. Coś posiedzieć, treści, czy gdzie nie przekazać. Ważne jest relacji, nie przekazać tym mocą, tylko jeszcze jest element, jak gdzieś tam mówimy. Spróbuję tej techniki wypróbować w różnych sytuacjach. Nie wszystko jeszcze wiem. Wydaje mi się, że jest ludzi obserwować w ich naturalnym środowisku, w ich sytuacjach i sprawdzić, jak to działa. Tego rysunku być może nie, zdjęcia nie wszyscy Państwo jesteście w stanie zinterpretować, zwłaszcza młodsi. No bo cóż to tu jest? No, śmieszne. Kobieta ciągnie pług, chłop orze w babę, no takie wydawałoby się jakieś konopielkowe. Ale z tego wynika, że ci ludzie wyrośli w innej kulturze agralnej, być może gospodarzyli, potem przeszli na rentę, chcieli uprawiać ziemię, na przykład ogródek z ziemniakami, ale brakuje już sprzętu, w tym przypadku konia. Nie ma traktoru, ten pług też wygląda na jakiś taki robiony samodzielnie. Korzystanie z sytuacji z drugiej osoby. Jeszcze funkcjonująca pamięć agrarna, a sytuacja jest zupełnie inna. Zbliżamy się do końca. Jest oczywiście jeszcze w bonusie bajka o żabie moczarowej. Nie wiem, czy zdążymy. Teraz jest również pora na pytania. Na tym blogu znajdziecie Państwo wprowadzenie do dzisiejszego spotkania z linkami i filmami. Już wkleję link do tego wpisu na blogu, gdzie linki do filmu za chwilę jeszcze Państwu wkleimy, gdzie można sobie obejrzeć cały wykład, jak on brzmiał do studentów i kilka takich drobnych elementów. A ja teraz czekam na Państwa pytania. Już jeszcze tu. Gdzie to jest dane? Teraz wkleję Państwu filmik do jak zbudować taką maskotkę chruścika. Teraz link do wykładu dla studentów, bajka o mówieniu. Może nie zupełnie tak, jak powinno wyglądać Kamishibai, czyli takie typowo bajkowe, z odpowiednią modulacją głosu. Ja niestety nie umiem ładnie opowiadać. Tego trzeba byłoby się nauczyć. Państwo być może to potraficie, pracując z dziećmi. Jeśli bym chciał namówić do zajęć terenowych, to jeszcze takie krótkie, filmowe wprowadzenie załączam. A tu już na koniec zupełnie o popularyzacji wiedzy. Kolejny link do spokojnego sobie skopiowania i no tak, o spotkaniu linkami jeszcze Państwo otrzymacie. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to proszę. Czy bajka ma być o żabie moczarowej? A, bajka. No dobrze, to będzie bajka o żabie moczarowej. A te linki są tutaj. Żaba moczarowa, o której Państwo
wykorzystałem pliki dźwiękowe, można je znaleźć w internecie, ze śpiewem żaby moczarowej, ona tak troszeczkę bulgocze, czy nie wszystkie żaby kumkają i chochoczą. I rok inaczej ona tak się strzyne, ona to wszystko i tam narysować. Ale przejdźmy do nowej na nie, ale rozmową z Kurtasie. Płacie zdarza się na wody w kwadratach zbiorniczach. Dlatego są ważne razów. Wiosną przybierach bieskich do pozycji. Samce są piękne, żyjących do małych na początku małe na mocza w takich płyt osobo możemy zwierzęta jak dziwokrza prawie samice przekopnice dlatego się zbiorę i myślano, że spadł nieba, czyli niebo, rak, grupie, jedynki, innych, jeszcze
Dobrze. A to może ja się kiedyś uda. Dobrze, to chyba już możemy skończyć. Nie wiem, co ja powinienem.